Jan Paweł II świętymi bądźcie. Pod takim hasłem obchodzony jest tegoroczny Dzień Papieski. Podczas dwudniowych uroczystości odbyły się m.in. wystawy, spektakle i nabożeństwa. Dzisiaj ełczanie mogli wziąć udział w koncercie finałowym konkursu recytatorskiego, który odbył się w Ełckim Centrum Kultury. Dzieci biorące udział w przedstawieniu zaprezentowały wiersze i piosenki poświęcone pamięci papieża Polaka. Nie zabrakło znanych utworów literackich oraz tradycyjnej barki. Jak się okazuje, młodzi artyści o życiu Jana Pawła II wiedzą całkiem dużo, mówi Julka Sarnacka, wyróżniona w konkursie recytatorskim. Jest teraz świętym, mieszkał w Wadowicach, bardzo lubił kremówki, chodził po szkole na kremówki i gdy była wojna, no to zrobił sobie teatr po kryjomu. Na konkurs przygotowałam wiersz pod tytułem Święty Jan Paweł II Elizy Piotrowskiej. Zawsze, gdy się rodzi dziecko, a w nim dusza jasna, czysta, jest szczęśliwy i wzruszony. Bóg poeta, Bóg artysta. Patrzeć, jak się staje człowiek, jak swą wolę z Bożą splata. To dla Boga, stworzyciela, najpiękniejszy spektakl świata. Konkurs ma na celu przybliżenie dzieciom sylwetki Jana Pawła II. Najmłodsi poprzez recytację i śpiew oddają hołd papieżowi Polakowi, mówi Aneta Zamojska z Ełckiego Centrum Kultury, koordynatorka konkursu. W czasie konkursu udział wzięło 67 osób. Jury wyłoniło najlepszych. Dzisiaj właśnie zostaną wręczone nagrody. Dzieci i recytowały, i śpiewały. Śpiewały też zespołowo, z podkładami. Dobrze się przy tym bawiły i ważne, że rozumiały to, co mówią, bo czasami są to trudne wiersze i widać było, ile pracy włożyli nauczyciele ich przygotowujący, żeby naprawdę to przesłanie miało sens, żeby przede wszystkim dzieci rozumiały treść i w ten sposób czciły naszego wielkiego Polaka. Papież lubił dzieci, lubił młodzież i oni w ten sposób oddają mu hołd, a jednocześnie my jako Ełckie Centrum Kultury i Szkoła Artystyczna propagujemy kulturę, ponieważ wiemy, że Jan Paweł II oprócz tego, że był papieżem, był także poetą i pisarzem. I my mu jako twórcy w ten sposób oddajemy hołd. To, że dzieci najlepiej potrafią przekazać przesłanie tegorocznego Dnia Papieskiego, pokazały maluchy z miejskiego przedszkola Perełka, laureaci w kategorii przedszkoli. Obchody 14 Dnia Papieskiego w Ełku zakończy wieczorne czuwanie na placu Jana Pawła II.